przed nami. Drugi gem tego spotkania serwować będzie teraz Bogusław. Podwójny błąd serwisowy. Świetnie sprząta przy siatce Andrea Bocchi. Doskonale, Wiktor. No i za moment może już być 2-0. O, piękna teraz wymiana przy siatce. No i przetrwał tę wymianę Mariusz Koziński. Krótsza piłka. Troszkę podpalił się w tym momencie Andrea. No to są takie bardzo złudne piłki, bo z jednej strony wydaje się, że to jest idealny moment do ataku, no ale z drugiej strony trzeba bardzo uważać, żeby właśnie nie przesadzić z mocą zagrania. Została piłka na rakiecie Andrei. Ma problem z pierwszym serwisem w tym gemie Bogusław. Pięknie to zrobił Bogusław, nie był na to gotowy Andrea Bocchi. No i mamy po jeden. Na razie mamy takie gemy w formie comebacków. 0:30 na wygranego gema. Najpierw jeden duet, a potem drugi 0:40 do wygranego gema. Także 1:1.
Teraz czujny był przy siatce Andrea. Dobry serwis. Gdzieś w okolicach linii kara serwisowego starł ślad Bogusław. No już mamy kolejną wymianę. Teraz jednak wyraźny aut. Drugie podanie. Och, tutaj chyba niepotrzebnie sięgał po tę piłkę Bogusław, a skoro już się na to zdecydował, to zrobił to o tempo za późno. 2-1 prowadzi para Andrea Bocchi, Wiktor Jotko na razie bez przełamań w tym spotkaniu. Ależ teraz tutaj była walka na ciosy przy siatce i lepiej wytrzymał to Bogusław. Instynktowna gra. To jest właśnie cały urok gry deblowej. No w singlu bardzo ciężko byłoby o takie zdarzenie. W zbyt niskim punkcie, mam wrażenie, złapał teraz tę piłkę Mariusz Koziński. No i też dlatego już ta piłka nie potrafiła przedostać się na drugą stronę. Brawo. Wiktor teraz czujny przy siatce. Zawodnicy wyjaśnili sobie jeszcze kwestię związaną z tym, czy był na pewno aut, czy nie. Jest prawdopodobieństwo, że ten moment dyskusji spowodował jednak lekkie rozluźnienie u Mariusza, no i pojawił się podwójny błąd serwisowy. I zaraz się okaże, czy to nie będzie kosztowna pomyłka, ale teraz Andrea returnuje poza korytarz deblowy. No mamy jeszcze ciąg dalszy tej dyskusji. No ale gra toczyła się dalej, więc tutaj już raczej nie ma możliwości, żeby wrócić do tej kolejnej wymiany. ...30-40. Taki jest oficjalny wynik tego gema z perspektywy serwującej pary. Więc za moment może być 3-1. No i jest, proszę Państwa, 3-1.
A zatem mamy pierwsze przełamanie w tym spotkaniu. Była drobna kontrowersja w tym gemie. No ale wynik jest rzeczywistością. 3-1. Walka na takie loby przed chwilą, no ale dał się na to nadziać Bogusław. No i póki co ten pierwszy set zmierza do szczęśliwego końca dla pary Bocchi-Jotko, ale oczywiście tutaj trzeba jeszcze sobie to wywalczyć, trzeba sobie do końca zapracować na to. Wyrzuca Mariusz piłkę po tej wymianie po krosie. Dwie piłki dzielą od wygrania pierwszego seta. Pięknie teraz po linii. Wyrzuca Mariusz. No i mamy trzy piłki setowe w tym momencie. Agresywnie chciał zareturnować tę piłkę bardzo niewygodną, bo idącą na ciało Bogusław, no i piłka wyszła poza linię końcową. 4-1. Andrea Bocchi. Wiktoriotko na prowadzeniu. Rozpoczynamy drugą partię. Jeszcze Bogusław udał się po jedną z piłek, która rzeczywiście po jednej z wymian zanurkowała gdzieś tam w trybunach. Udało się ją odnaleźć. A więc piłek mamy już pod dostatkiem. Także rozpoczynamy drugiego seta. Bogusław Stachurski będzie serwować w roli odbierającego na początek Andrea Bocchi. Brawo! Twardo się trzymał w tej wymianie Bogusław. Nie dał się tutaj zdominować. Gdzieś jest polowanie cały czas na niego w tym spotkaniu. Widać, że sporo piłek jest ukierunkowanych w jego stronę. Najbardziej doświadczony zawodnik na korcie. A tutaj proszę, przechytrzył teraz André.
potrafią zawodnicy od razu przejmować inicjatywę po returnie, co jest bardzo cenne w tym spotkaniu. No i być może właśnie to jest kluczem do tego, że mamy taki, a nie inny wynik. Ale czasami trzeba uważać właśnie na takie piłki, bo chce się aż za bardzo. Dużo miejsca miał tutaj na skończenie tej akcji Andrea Bocchi. No i mamy decydujący punkt już w tym pierwszym gemie drugiego seta. No to patrzymy, bo to może być ważny moment tego spotkania. Przesadził teraz Andrea. Ale to właśnie niewiele brakuje, żeby z pomyłki minimalnej zrobiła się olbrzymia w tym przypadku. Mamy gema numer 1 w drugim secie dla Mariusza i Bogusława. Ważny moment przed chwilą. Udało się rozpocząć tego seta od wygranego gema przez Mariusza i Bogusława. Trafił w linię. No tutaj... Bogusław się trochę zdenerwował na swojego przeciwnika, ale jestem w stanie zrozumieć Andrę, dlaczego krzyczał out. Po prostu kierunkował ten komunikat do swojego partnera, że podejrzewał, że po prostu to będzie out, ale tego outu nie było ostatecznie. Nie zrozumiał chyba do końca tych intencji. Bogusław troszkę się poirytował w tej sytuacji, a teraz autowa piłka. Też z naszego stanowiska było widać, że jednak tu była minimalna pomyłka. No i proszę, jak tu za moment może sytuacja się odwrócić. Podwiewa też lekki wiaterek. W tym momencie on też może zacząć odgrywać pewną rolę. Słoneczko gdzieś schowało się za chmurami, przez co nie ma takiej wysokiej temperatury. Od razu jest inna, odczuwalna. Doskonały serwis na zewnątrz. Drugi breakpoint obroniony. Pogratulował tego serwisu w tym momencie Bogusław swojemu rywalowi.
Jeszcze dwie szanse mają na to, żeby wyjść na 2 do 0. Mariusz i Bogusław. Podpalił się Mariusz. No i trzecia szansa też ucieka. No mieliśmy już taki powrót z 0:40 w tym spotkaniu. Czyżby kolejny taki przypadek? Tak jest, proszę Państwa. 1:1 zatem. Nie ma 2:0. Doskonale zareturnował Andrea Bocchi. No i teraz na pewno jest natchnienie w tym duecie po tym, co się wydarzyło w poprzednim gemie. Wiktor też chciał coś dołożyć ekstra od siebie, ale troszkę zabrakło w tej sytuacji. Znalazł po ciasnym krosie miejsce na return. No i spuścił od razu do głębokiej defensywy Mariusza Kozińskiego. Och, cóż to była za dziwna sytuacja. Nie złapał piłki Bogusław. Za późno zorientował się w tej całej sytuacji Mariusz. No i za moment może być przełamanie. Wolej przy siatce i jest to przełamanie. A zatem 4-1, 2-1 już z przewagą przełamania w drugim secie dla pary Andrea Bocchi, Wiktor i Jotko. Dwa gemy dzielą ich. Wciąż tutaj jeszcze jest dyskusja na temat tego, co się działo przy okazji tego, jak Andrea mówił do swojego partnera, że był out. Bogusław troszkę inaczej to zinterpretował po swojemu. Jeszcze gdzieś to siedzi mu w głowie. No a tymczasem zawodnicy rozglądają się na to, co nad nimi. Bo rzeczywiście, ja tak przyglądam się tutaj i widzę jakieś kropelki na stoliku. Czy to by oznaczało, że jakieś delikatne kropelki deszczu już się
pojawiły, ale miejmy nadzieję, że tutaj to jest tylko taki lekki postrach i tutaj żadnego deszczu nie będzie. Za bardzo chciał zgasić tę piłkę teraz Wiktor. I to jest kolejny gem na konto pary Bocchiotto. No i już tylko jeden gem potrzebują do zwycięstwa w tym meczu. 4-1, 3-1 z ich perspektywy. No i teraz gem prawdy dla Bogusława i Mariusza. Muszą go wygrać, żeby pozostać w tym spotkaniu, a zaczyna się to nie najlepiej. Trzy punkty potrzebne teraz jeszcze duetowi Bocchiotto do tego, żeby awansować po pierwszą wygraną w tym turnieju. Awansować pod względem zwycięstw, bo do tej pory jeszcze bez wygranej w tym turnieju, a za moment może być już to pierwsze zwycięstwo, ale tutaj teraz autowy return. Och, cóż to było za dziwne zdarzenie, ale nie było tutaj oczywiście nic kontrowersyjnego. Nie było żadnego podwójnego odbicia. Co najwyżej tylko styknęły się rakiety, bo to było słychać. Łapał aut teraz Mariusz Koziński, no i to powoduje sytuację już bardzo podbramkową. 15-40, czyli mamy trzy piłki meczowe dla duetu Andrea Bocchi, Wiktoriotko. I to jest, proszę Państwa, koniec tego pojedynku. 4-1, 4-1 wygrywają Andrea i Wiktor. Gratulujemy serdecznie.